Firma Budromos Strachowice z Wąchocka za około 10,2 miliona złotych, rozbuduje całą ulicę Fołtyn na Radomskim Gołębiowie i przebuduje pętlę autobusową przy ulicy Holszańskiej. 10 marca przekazany został plac budowy, więc w tej chwili trwa, trwa organizacja placobudowy. Zapewne w ciągu dwóch czy trzech tygodni już firma, która wygrała przetarg rozpocznie pracę, koniec, to listopad bieżącego roku wartość ponad 10 milionów złotych, ale to naprawdę marzyłem o tym, żeby właśnie ulica Mary Fulton uzyskała tą, tę funkcjonalność, bo tam dużo firm, dużo miejsc pracy i miejsc pracy, które się jeszcze mogą pojawić. Przetarg na przebudowę ulicy wygrała firma Budromost Starachowice. Nie będzie to pierwsza inwestycja tej firmy w Radomiu. Budromost remontował aleje Wojska Polskiego oraz rondo imienia księdza Jerzego Popiełuszki, na którym po paru tygodniach zaczął degradować się asfalt, jak również wymyślił na nawierzchnię na ulicach Sowieckiego i Bema. Do tej pory ja nie spotkałem się z negatywnym, negatywnymi opiniami o tej firmie. Być może jest to wpadka z tego, co wiem. Była tam jakaś innowacyjna technologia kładzenia tego asfaltu, czy też skład tego asfaltu był innowacyjny. Może to z tego wynikało, że ktoś czegoś nie dopilnował. Inwestycja ma usprawnić ruch samochodów, autobusów, pieszych i rowerzystów. Droga zapewnia dojazd do firm działających w tamtym. Strefie przemysłowej. I oczywiście sygnał dla inwestora przy budowie czy remoncie tych ulic, by zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania tej firmy przy tych ulicach, by nie powtórzyło się to, co jest na rondzie, bo wtedy no, po pierwsze... Ten wybór, o którym mówiłem, mógłby się okazać nie najlepszy. A po drugie, sądzę, że firma zadba o to, by naprawić swój wizerunek w Radomiu, bo przecież tych robót drogowych w Radomiu będzie w przyszłości również dużo. Przebudowa poprawi także bezpieczeństwo pieszych, którzy dotychczas mieli do dyspozycji tylko krótki odcinek chodnika.